Jest też tak w miarę. Było tak, a jest tak. No dobra, trochę części poczyściłem. Pomyłem w ropie. Nie chciało mi się myjki ani nic uruchamiać. Niektóre są tak poopalane z tego oleju, że nie puściło to na 100%. No ale jest czyściej. Głowicę jeszcze będę miał do rozebrania, ale to dopiero jak poskładam kartery. Tak to tylko i wyłącznie na razie będzie składane, żeby się przejechać, potestować, czy to w ogóle jest sens dalej cokolwiek kombinować, czy nie ma sensu. Zaraz będą krytyki dla mnie, że lepiej dołożyć od razu i zrobić. Bo ja wiem, jak ktoś ma pieniądze, może się tak bawić. Ja się za bardzo nie bawię. Złożę to wszystko do kupy. To będzie jeździć. Nie powinno tutaj nic za bardzo się dziać. Karter tak, no średnio pasuje, ale pasuje. Nie będzie tragedii, nie wiadomo jakiej. Nie ściska, no więcej nie ma co. Więcej nie ma co mówić. Wału nie wyciągałem ze względu i wyłącznie takiego. No, umyłem to razem wał w karterze. Nie uczcie się tak. Bo ściągacza nie mam, żeby ściągnąć tą zębatkę. Ona siedzi niemiłosiernie. Po prostu żaden mi ściągacz się tutaj nie mieści pomiędzy karter a nią, żeby ją tutaj jakoś podwadzić i wyciągnąć. Musiałbym kupić jakieś ściągacze, ale na razie muszę się wstrzymać. Muszę się wstrzymać, bo nie mam pieniążków na to, na taki ściągacz, więc na razie się nie będę bawił z tym. Ewentualnie jak będę kiedy wymieniał wał, no to wtedy. A tak to na tym będziemy mogli co nieco pokombinować, pobawić się i silniku i nie będzie szkoda, nie? Co więcej mogę powiedzieć? Co mogę więcej powiedzieć? Jeszcze nie przymierzałem rozrusznika, ale mi się wydaje, że to będzie pasować. Czemu miałoby nie pasować, nie? Jakieś szkiełkowanie, piaskowanie tego aluminium. Nie będę się bawił, bo to będzie chodzić w błocie, więc nie ma sensu dokładać roboty sobie. Ze starych uszczelek to jest poczyszczone w miarę wszystko. No albo ewentualnie na bieżąco będę czyścił sobie ten drugi karter. Ewentualnie założymy tu pompę i wszystko pozakładamy tutaj. I będę się ewentualnie bawił wtedy dalej. No, tu od kopka to też wiem, czemu jest problem, bo się bolec złamał taki jeden. Dlatego to nie chciało chodzić. No ale to też trzeba będzie jakoś jeszcze się pobawić i potestować, może coś z tego będzie. Dobra, nie chcę się nawet, tak szczerze wam powiem, nie chcę się nadgadać. Dobra, koniec, bo pasuje to dzisiaj, przynajmniej złoży ten silnik. Więc lecimy z tematem. No dobra, złożyliśmy połówki. Oczywiście stator nie zostanie tak jak jest teraz, bo będzie obcierać magneto. Muszę zrobić blaszki trzymające tutaj. Ogólnie, żeby trzymały tutaj od tego kable z dala, od magneta, żeby się nie poprzecierało. Ale ogólnie, jak na razie jestem zadowolony. Dziś nam zostało głowice, najgorsze. Cylinder przehonowałem lekko, ale ta rdza nie znikła. Z rozrusznikiem tak troszeczkę tutaj jest coś nie tegest. Podobno on działa. Tak słyszałem przynajmniej, że podobno działa. Ale to się przekonamy. To powinien być taki plastik, kurde, usztyniający to i trzymający ten plus z dala. A to widzę, że tak wszystko jest na odpierdziel się. Raczej to i tak będę palił z kopka. Ale zobaczę, może tam nawalę jakiegoś coś, żeby to usztywnić. Tą stronę sobie chyba jeszcze poskładam.
To dobra, obracam silnik i składam tamtą stronę. Sprzęgło złożone, razu te przebarwienia, zaraz będą mówić, że już sprzęgło do wywalenia, przegrzane. Ogólnie tutaj się przegrzało łożysko, przytarte jest łożysko na tym wariatorze, na tym sprzęgle z tyłu. Ale to wymienię se w późniejszym terminie, poza odcinkiem, bo zauważyłem, że łożysko jest tam rozsypane, więc to się wymieni. Jeszcze koszyczek taki powygniatany, taki trochę powygniatany jest koszyczek, to się wymieni. Rolki też są kwadratowe, to też się wymieni, ale to w późniejszym terminie. Dobra, ja sobie będę robił teraz chwilę przerwy i po przerwie zajmę się resztą. Pokażę jeszcze tłoka, jak wygląda. Go podczyściłem. Już nie ma tego pełno nagaru na nim. Pod spodem go jeszcze, to jeszcze muszę go przemyć tylko i... Bo normalnie z 1,5 mm, 2 mm nagaru było na nim, więc no z 1,5 mm nagaru, około milimetr, półtora nagaru było na tym tłoku, więc trzeba było to wyskrobać. Nie wiem, na czym to było jeżdżone, że tyle nagaru. Mam nadzieję, że to aż tyle oleju nie bierze. Głowica to tak samo z tego nagaru wyczyściłem tak powierzchownie z grubsza. Jak wyciągnę zawory, rozbiorę głowicę, to będę czyścił to bardziej dokładnie. Ale już o wiele lepiej to wygląda. A tutaj to już jest pomyte. Góra tak samo, dekielek jest wyczyszczony. Tutaj to jest, nie wiem, tak samo nagar taki dość twardy jest. Musiałbym skrobać to, to ewentualnie później sobie wyskrobię. Bo nie chcę puszczać. Ale wydmuchane. Kanalik tutaj też jest wydmuchany. Więc problemu nie będzie. O, bateria mi pada, to akurat będzie. Ale widzicie, jak było. Jak było tutaj. Wszędzie było tak, jak w tym karterze. No, jest tak w miarę nawet. Tak samo tu. Jest też tak w miarę. Było tak, a jest tak. Więc źle nie jest. Jest o wiele lepszy, o wiele lepiej na pewno niż było. Dobra. Uszczelki troszeczkę kitowej jakości są. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych przecieków, bo się dziadowsko troszeczkę zgniatają, ale mam nadzieję, że żadnych przecieków nie będzie. Nie jest to składane na żadnym silikonie, na niczym, tylko i wyłącznie na sucho, na uszczelkach. Mam nadzieję, że to będzie trzymać. Dobra, kończę, bo miga ta bateria, zaraz mi padnie. Widzimy się za chwileczkę. Ha. Już jest złożone, można powiedzieć 80%. Brakuje mi trzech śrub, mianowicie tutaj do głowicy, te dwie i tutaj tą jedną. I tu musi być krótsza śruba. To sobie wymienię na krótszą. No i co, no jak widzicie, silnik jest złożony. Jeszcze zostanie nam tak samo wprasować nowe tulejki, ale to dopiero jak wciągnę tutaj stun skutera. Lącina będę musiał wypierdzielić, zrobić trochę porządku. Cóż, świeca weszła taka, jaka ma być. Taka, jaka ma być. Długa. Ta niestety za długa była ta świeca. Nie wiem, kto ją wkręcał. I teraz jest wkręcona taka, jaka ma być. Taka. Jest różnica? Jest różnica. Kompresja jakaś jest, no niestety przepuszcza troszeczkę zawór wydechowy, jest wypalony, bo był podparty.
źle zawory wyregulowane, było tak jeżdżone, no i wypaliło trochę zawór wydechowy, więc podocierałem je trochę, te zawory. Udało się trochę podprostować zawór sący, podprostować. No ale działa, szczelny jest, kompresja jest. Tutaj strzela niestety Bendix, jak zrobię ruch do przodu, do tyłu, to Bendix puka. Tym się nie sugerujcie, tymi dźwiękami. Nowe uszczelniacze zaworowe są wysadzone z kompletu. Stare jeszcze były w miarę, bo trzymały, ale wolałem założyć nowe. Tutaj może wpadnie taki kruciec, jeszcze się zastanowię. Niech się tutaj zmieści gaźnik potem. Zobaczymy. Jeszcze będę musiał jakiś gaźnik załatwić. Będziemy kończyć ten odcinek. W następnym prawdopodobnie zaczniemy co nieco kombinować z ramą. I już powoli wkładać ten silnik. Mierzyć, czy to w ogóle nam się tam zmieści. Mam nadzieję, że się zmieści, przynajmniej. Więc no, jak się podobało, łapeczka w górę. Nie podobało się, łapeczka w dół. Jesteś nowy, możesz kanał zasubskrybować. Ja lecę, żegnam się z wami. Do następnego odcinka. Trzymajcie się, hej!